Ja Krzysztofa Cugowskiego poznałem dokładnie w tym miejscu, w którym siedzimy dzisiaj. Wiele lat temu pracowałem przez pewien czas z jego synami, z Piotrkiem i z Wojtkiem, jeszcze za czasów zespołu Bracia. Oni też mnie troszeczkę w śmiesznych okolicznościach, jak gdyby doszło do naszej współpracy, bo zadzwonili do mnie, produkując taką płytę Tribute to Queen. I zadzwonili, że potrzebowaliby jedne klawisze do jednego utworu, czy bym tylko nie spróbował, a ja mówię, że pewnie, żebym spróbował, bo takie kwestie są zawsze dla mnie wyzwaniem, więc oni mi tak naprawdę wysyłali utwór z Nieśmiertelnego bodajże, tak to się nazywał ten film, Who Wants to Live Forever. I to nie jest kwestia zrobienia klawiszy, tylko tam trzeba było zrobić całą orkiestrację, wgrać symfonikę, więc robiłem to chyba 3 dni, myślałem, że zagram sobie w godzinkę jakąś partię klawiszy do utworu rockowego, a tymczasem miałem strasznie dużo roboty, aczkolwiek dość dobrze to wyszło do tego stopnia, że na drugi dzień zadzwonili, żebym zrobił resztę klawiszy na płytę. No i zrobiłem, było mi bardzo miło. Potem graliśmy parę razy, zrobiliśmy taki duży koncert też niemenowy i właśnie z powodu tego koncertu niemenowego spotkaliśmy się tutaj w tej sali na próby. 2 utwory gościnnie śpiewał Krzysztof. No i wtedy pierwszy raz Krzyśka spotkałem. Przyszedł i ja się tak zastanawiałem, jak on da rady, bo stoi wielki bęben, stoją gigantyczne wzmacniacze do gitar i do basówki. Ja w ogóle na tych swoich klawiszach odkręcam się na maksa i prawie się nie słyszę, a Krzysztof przyszedł i nie ma mikrofonu. Ja mówię, jak on da rady? No, chłopcy powiedzieli, że pójdą po mikrofon, ale Krzysiowi się śpieszyło, więc powiedział, żebyśmy grali. No i jak zapodał Płonie Stodoła, to zwiało mi łeb w ogóle. Ja czegoś takiego wcześniej nie słyszałem, żeby można mieć taką emisję. On po prostu, on dawał radę ponad te wszystkie piece. To jest, nie spotkałem tego wcześniej, nigdzie, z nikim. No i potem taki trochę oszołomiony tym wszystkim, siedzieliśmy na kawce w tym bufecie radia. No i zapytałem go, panie Krzysztofie, proszę mi powiedzieć, jak to się robi, że się tak się śpiewa, bo na co dzień pracuję z wieloma wokalistami, nawet tam przy niektórych się mądrzę, bo są moimi uczniami, studentami, no. Więc chciałem coś tam im przekazać, a Krzysztof mnie pozbawił złudzeń i powiedział, że wiesz młody, no jak myśmy startowali tam w tych 60 czy 70 latach, to oni mieli wzmacniacze, a ja nie miałem, no i trzeba po prostu się było przebić, no. W związku z tym, no jak gdyby tutaj potrzeba matką wynalazku, oczywiście pół żartem, pół serio, bo można chcieć, ale też trzeba móc. No. Krzysztof to umie, Krzysztof to może. On ma olbrzymi aparat wokalny, chyba nieporównywalny do żadnego mi znanego, chociaż znam wielu znakomitych śpiewaków, wokalistów. 3 lata temu zadzwonił do mnie Robert Kubiszyn, który jest moim przyjacielem z czasów jeszcze studenckich, z którym znamy się 20 lat i zapytał mnie, czy byłbym zainteresowany graniem w nowym zespole Krzysztofa Cugowskiego. Ja oczywiście wyraziłem duże zainteresowanie. Chwilę później zadzwonił do mnie menadżer Andrzej Król, znany nam Dyzio. No i zadał mi właśnie takie pytanie, czy nie zagrałbym koncertu. On od razu zapytał o koncert. Ja mówię, no że pewnie, przygotujmy się i gdzie go gramy. No ja byłem przygotowany na jakieś różne mniejsze lub większe miejscowości, względnie nawet duże miasto, natomiast powiedział mi, że za 2 miesiące byśmy sobie zagrali premierowy koncert w Nowym Jorku w Central Parku. No i ja w takim momencie zawsze to traktuję jako taki jakiś tam dowcip i mówię, no pewnie, spoko. Często słyszałem w swoim życiu o różnych pomysłach, że nie wiadomo, co to mnie spotka i tak dalej, natomiast to był konkret, to był rzeczywiście ten koncert i ten koncert doszedł do skutku. Spotkaliśmy się na próby i pojechaliśmy tam. Strasznie fajna przygoda, bo nigdy wcześniej tam nie byłem i od razu takie mieszane uczucia, że pierwszy raz gramy z Krzysztofem, w ogóle gramy pierwszy raz ze sobą w takim składzie i od razu w takim miejscu. No z tym zespołem to nikt z nas nie wiedział, jak będzie, bo jak pewnie każdy z słuchaczy i z ludzi zainteresowanych muzyką wie, że każdy z tych muzyków pracujących w tym zespole to jest bardzo zapracowanym człowiekiem. Oprócz tego, że mamy tam jakieś tak zwane projekty, nie cierpię tego słowa, gramy w pewnych zespołach, które są stale pracującymi repertuarowo, to bardzo często zdarza nam się pracować w charakterze takich muzyków, jak w cudzysłowie postronnych, czyli sidemenów. Po prostu dołączamy do różnych zespołów i każdy z nas ma bardzo dużo koncertów.
W związku z tym tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy to się w ogóle uda z powodów terminowych, bo te terminy zawsze są mniej więcej z takim wyprzedzeniem półrocznym podawane, więc nawet gdyby się wydarzyły jakieś koncerty, to nie było gwarancji, że nam się uda na nie dojechać. Ale udało się. Udało się, okazało się, że tutaj panowie kierownicy, nasz management, tak ładnie mówiąc z angielskiego, to są bardzo konkretni ludzie. Oni po prostu zaczęli podawać konkretne terminy. Nie było zastanawiania, czy nam to gra, czy nie. Zresztą Krzysztof nas przed pierwszym koncertem uspokoił i powiedział: panowie, dzisiaj zagramy, potem sobie jeszcze pogramy i potem będzie już fajnie. No, no jest świetnie, jest najlepiej, no, jak to mówią. Nie może być lepiej. No.